skoro o zbiórce plastikowych nakrętek była w poprzednim kawałku mowa, chciałbym ten wąski wątek rozbudować. Marzy mi się bowiem, by tą akcję na całym globie rozkręcić, gdyż doskonale wiem, iż wielu ludzi ma chęci pomagać. Jeżeli będzie trzeba, będę was nawet błagać, bo tak jak wiele ludzi w Polsce kapselki odkładać i do mnie na przykład sporą pakę tych celów nadać, a ja będę je na cele charytatywne sprzedawać. Bo chciałbym jak najczęściej smut z radości z korków od szampanów, gdy zbieramy tyle plastikowych korków, co ważą na przykład wszystkie pojazdy, które nie mają jak ominąć ulicznych korków. Byłoby to dla mnie jak dla trampkarza założenie piłkarskich korków, bo brak dostawy nakrętek z podstawówki numer 24 jest dla mnie jak wykręcenie korków, a tych co mają bezpieczniki. Wówczas brak mi po prostu już ikry, tak jak kiedyś podczas korków z matematyki, bo to już odcięto nam dostawy z tej placówki, która mieści się oczywiście w Toruniu, w którym można kupić za je ekstra pierniki. Jest dla mnie scenariusz tak przykry, jak niemal u pacjenta przydarza się wirus HIV wykryć. Rozumiem tłumaczenie pani dyrektor, że teraz będą zbierać te cuda na potrzeby papiernicze szkoły, ale uważam, iż dużo większej potrzeby są wózkowicze, czyli ludzie, którym brakuje hajsu i nie mają zasad na rehabilitację wykonywać ćwiczeń. Także pani dyrektor Boczenko, na powrót do bardzo owocnej współpracy liczę. Przez te 2 lata nasza kooperacja była jak synergia i jak 2 tygodnie szkoła z ulicy Ogrodowej zbierała pila ze drzwi 100 kilo towaru, to choć na chwilę występowała we mnie energia. Zbierajmy koreczki, pełne woreczki, bo są potrzebne na przykład dla chorych dzieci, bo tacy też są, co mają mniej zdrowia niż my, ziom, wyciągnij więc pomocną dłoń, zrób coś dobrego, okaż serce, to wznieś serce na zło, jak śpiewał Rynkowski. Zbierajmy koreczki od miasta do wioski, to leci o dobroczynności, weź to słuchaczu rozkmin. Zbieramy koreczki na wózeczki, tak nazywa się stronka na Facebooku, która jest niezbędna dla nas, jak na przykład cięciwe dla łuku. Jeśli zatem chcecie, bym śmiał się do rozpuku, dajcie mi tam lajka i udostępniajcie link o niej, tak by była popularna, niczym taka bajka, jak choćby przyłka Majka. Lepiej jednak, jak nie będziecie pisali, że macie kapselków czy aluminiowych puszek kilka kilo, tylko horrendarną ilość. Dlatego też fajnie by było, gdyby do akcji przyłączyło się na całym świecie 1 milion supermarketów, szkół, szpitali czy fabryk, tak by na stronce nie przeżywał makabry, bo natłok z wiadomości nie będzie dla nas idylną, tylko sprawdzić, że ja poczuję się niemal jakby mnie ktoś tłuk, używając szpadryn. Czyli innymi słowy, lano by mnie, mając na rękach kastety, i ja też niedawno nie znałem tego synonimu niestety. Potrzebne są nakrętki, tylko plastikowe, ale absolutnie nie metalowe. Mogą to być kapsle nie tylko po napojach, ale i po kawach, mlekach, szamponach, dezodorantach, pastach do zębów, maściach czy kremach. I tak mi to weszło w krew, jak miało to w genach. Apeluję też, by nie zapomnieć o wkładkach silikonowych i cenach, tylko usuwać się z nakrętek zawczasu, tak byśmy my nie marnowali przy tym dużo czasu. Wkładki silikonowe to te papierki, które są w środku korków, przede wszystkim po kawach, i ich usuwanie nie jest dla nas jak zjadać czekoladowe czy owocowe cukierki bądź garzbierki. Sklepy i fabryki też by mogły nie przeozdabiać tych cudów, bo to jest dla nas i dla firmy, z którą działamy, a mamy układ z tą plastem, dużym balastem. I zamiast cieszyć się częściej choćby symbolicznym toastem, my z dziadziusiem musimy dłubać w kaptach, niczym gospodynie zmagają się z ciastem. Tak samo chwastem są dla nas metalowe puszki, bo my zbieramy aluminiowe. I ich też, jeżeli na przykład wspólnymi siłami uderzacie pokłady wielokilogramowe, napiszcie na naszej facebookowej stronce, a pomyślimy, w jakiej formie transportowej do nas dotrą. I jeszcze jedno, jeśli macie w planie szampana picie, to te akurat korki, choć są plastikowe, są nieodpowiednie, tak samo jak te po butli gazowej.